Szanowni Państwo, wracamy do rozkminiania questów. Pokonaj 20 wrogów spaczonej kniei. Spoko. Ale z racji tego, że nie mamy. Nie mamy żadnych wymagań co do tego, to sobie polewelujemy postacie, nie? No bo chyba warto byłoby mieć trochę wylewelowanych postaci. I tutaj można by się zaczytywać w ich umiejętności. Ale przyznam się szczerze, że zaczytywanie się w ich umiejętności mnie trochę przeraża na tym etapie rozgrywki, poznawania gry. Więc nie będziemy tego robić, ale na pewno możemy polewelować kilka naszych postaci. Bo Tyrande na przykład, przykładowo Tyrande, możemy sobie tutaj levelnąć, bo mamy dużo tokenów. Więc why not? Boom. Co mi to daje? To mi daje szybkość. Nie wiem, póki co nie wydaje mi się to jakieś super mega przydatne. Czy jest dobre, ale na razie sobie raczej poleweluję tutaj w tym kierunku. I chyba pójdę, a nie, bo to w sumie daje mi tylko jeden damage'a, a to mi da... Uuu, panie, 4. Dobra, no to chłopie, bierzemy. Tutaj jeden damage'a też. Ty, bez sensu, patrzcie, to w ogóle nie ma jakiegoś tam wielkiego impaktu. To w sumie jest dobre, bo to znaczy, że jak gramy tam poszczególnymi tymi kiepkami, to nie ma to aż takiego jakiegoś wielkiego znaczenia. Xyrella. Mamy dużo tokenów. Tutaj zdecydowanie ta umiejętność jest sztosem. 8 damage'u i minus 6. Kilka też można by podlevelować, bo trochę mało daje. 13, myślę, że jeszcze raz na chillku. Tutaj już jest 14, a tutaj jest 9 i minus 7. No to już trochę nam więcej. Dobra, tu są 4 obrażenia, więc levelujemy. Tu jest plus 2 obrażeń za każdym razem, gdy przywrócić 20 punktów zdrowia. To nie ma też jakiegoś wielkiego impaktu. Dobra, więc to... Ja myślę, że tutaj wylewelujemy na maksa. Okej. Okay. Nie mam tu już nic do wylewelowania. Co ja to jeszcze mam? Mełko, pan Mełko. Panie Mełko, ile mamy tokenów? Sporo. Tu jest... O, panie! Moc specjalna... A czy moc... Zaklęć plus 3. Dosik. Tutaj jest obserweczka. Tu jest 5. O, panie! Tu jest przeskok z 5 na 9. A z 9 na 13. Proszę, proszę. Czy tutaj jest plus 4? Nie, tu jest tylko plus 1. Tu jest plus 1. A tu jest plus 1. Ale to daje łącznie plus 3. Więc niech będzie. Dobra. To są nowe nabytki, czyli jeszcze króla Lisza musimy odwiedzić w jego mroźnej koronie. Panie królu Liżu. Co mi to daje? To mi przyspiesza to i to jest bardzo dobre. Znaczy, mowa o prędkości. Aha, tu się cooldown zmniejsza o jeden. Nie, wydaje mi się, że to nie ma jakiegoś większego impaktu. 14 albo 22, no to porządny heal. W porównaniu do Xyrelli, która teoretycznie jest healerem, no to myślę, że całkiem spora różnica. No, wydam to na to. To jest dziabnięcie spoko. To jest spore. Dobra, mamy więc porobione to i możemy... Może zaczniemy od heroika jednego i zobaczymy, jak heroik wygląda. Ostatnie podejście do heroika skończyło się tragicznie. Ale teraz może skończy się trochę lepiej. Oj, tutaj heroik jest dosyć krótki. Zobaczymy. Kila można ulepszyć do 5 poziomu, czyli 4 razy. Do której stream? Do końca. Dobra, tego heroika to raczej bez problemu dziobniemy. Tak. Niech będzie taki zestaw. Teraz tak. Klepiemy. Boże, weź się zamknij, proszę cię, gościu. Bum, tu jakieś takie, tu jakieś takie, a tu jakieś takie. Execute. Tara. Dołącz do mnie w ciemności. Dołącz do mnie na Frozen Tronie. Co ci zrobi?
Początek gry. Wykradnij 2-2 losowemu wrogowi. O, ciekawe. Zadaj 3 punkty obrażeń wszystkim wrogom. Jeżeli to twój jedyny najemnik, zamiast tego zadaj 6. Nie, raczej średnie. Powtórz za każdą zdolność cienia użytą. What the fuck? Pójdźmy może tak, bo zależy nam tutaj na nagrodach, więc im mniej walk, tym w sumie lepiej. Giveaway już był, nawet 2 już były. Niebiescy to zieloni. Rexar. Weźmy Tyrandę, wezmę to. A, może weźmiesz Kinga. Zamarznie okul. Herasów można levelować tymi żetonami, czy tylko w walce? Tylko w walce. Przynajmniej nie widziałem, żeby dało się żeton gami. To jak zrobię tak. Nie, to bez sensu. Z drugiej strony i tak nie ma niczego lepszego. No, whatever. Właśnie z tym levelowaniem Herosów jest takie. No bo co, wylewelujesz sobie zespół tam na 30 level i później bierzesz 3 jełopów i latasz w kółko i levelujesz to takie. I to trochę, nie wiem, dziwne. No nie spojrzałem, o, Rexar już się dolewelował do 5, nie? Wybierz dzikiego towarzysza, przyzwij go, Alex została. Zadaj 5 obrażeń wrogowi, zadaj też obrażenia jego sąsiadom, jeżeli kontrolujesz innego smoka. No proszę, to smoki można. Daj twoim bestiom zaatakują losowych wrogów. Zadaj. Dobra, możemy wziąć to. Dobra, dawaj tego Rexara. Pokaż co potrafisz. Ukłoń się przed władcą śmierci. Zadaj 2 punkty obrażeń, jeżeli kontrolujesz bestię, zamiast tego zadaj 4. Bestie z prowokacją, ze zrywem. Taki ataczek za 36. A jak sobie jeszcze smoki? Brightwing jest? Tutaj dostałem 45. Tak? 30, 45. Ja nie pamiętam ile się dostawało na normalu. No dobra, to zrobimy tak. Że po prostu jeszcze raz skoczę na normala. Nie podejrzewam, żeby to jakoś długo trwało. Ile ten tryb kosztuje? No, free to play, tak jak cały Hearthstone w sumie. Ile? Co tu ma obszarówki? To ma obszarówki, to ma obszarówki. Ej, wyjdziemy. Zamarznie, pokłoń się przed władcą. 45. 45. Czad, pamiętajcie, 45. Dobra, nie dawać Lich Kinga, bo Lich King przedłuża walkę o 100%, nie? Tym swoim gadaniem. Dobra, cokolwiek, nie ma to znaczenia.
Za Elunę. Zobaczył, czy Alexstrasza też coś pierdzieli. Trzeba mieć skina, żeby te postacie pierdzieliły. Chyba trzeba mieć skina. Złote też pierdzielą, czy tylko diamentowe? A nie wiem tego. Dawanie według potrzeb. Okej. Dobra, i zobaczmy. ...45 było na heroiku, a na normalu... ...35. A więc trochę więcej na tym heroiku.